Co się dzisiaj czai, uczai? Kto wyczai? Kogo wyczai? Kochani, następny odcinek, aż sama w to nie mogę uwierzyć, to naprawdę jest znowu nasz ukochany hotel. Ja dzisiaj wyczajam i jestem też wyczajona i idę po swojego ukochanego gościa. Dobry! Cześć, nazywam się Sylwia Bomba, pewnie kojarzycie mnie z Google Box. Zapraszam Was na Instagram, gdzie będziecie mogli obejrzeć, jak mnie wyczaiła pewna czaja. Takiego gościa ja po prostu wyczekiwałam bardzo długo, ponieważ myśmy konspirowały, pisały. Tak. Chciałyśmy po prostu tutaj zrobić wielką niespodziankę. No i będzie niespodzianka. Będzie niespodzianka, bo jak widziałam te wszystkie przygotowania, to będzie niespodzianka. Będzie. Ja dzisiaj, zobaczcie, aż mi włosy stanęły dęba. Tak się po prostu od rana... To chodź teraz, ja chcę, żeby mi stanęły dęba. Chodź, zapraszam Cię na wspaniałą fryzurę. Wjeżdżamy na czwarte piętro. Push the button. To już klasyka po prostu, to jest słowo, które się używa, gdyż zawsze idziemy windą do odpowiedniego pokoju, do Twojego pięknego apartamentu, gdzie będziesz miała wspaniały czas przygotowań. Rozumiem, że już się nie możesz doczekać make-upu, włosów. Tak, bo wiesz, ja tak wyszłam z domu. I trochę straszę na mieście. Niekoniecznie, ja akurat uwielbiam tą wersję. Prowadzę. Tutaj jest, Sylwinko, dla Ciebie kluczyk. To twój, dziękuję. A to twój tutaj? Pokój, tak. I ja nie idę za Tobą. Wow, jak pięknie! O, takie przywitania, to ja rozumiem. Dzisiaj Daj się wyczaić będzie trochę nietypowe. I nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła burzy. Tak jak moje włosy dzisiaj oszalały, tak moja wyobraźnia też oszalała. Ponieważ jesteśmy po takim długim okresie lockdownu, gdzie zamykano nas w domach, gdzie kobiety czuły, że dresy to jest ich najlepszy przyjaciel. W dzisiejszym odcinku moja wyczajona razem ze mną zrobi taki moodboard tych naszych kobiecych emocjonalnych przeżyć. Czy dresy zostaną naszą suknią wieczorową? A może suknia wieczorowa stanie się za chwileczkę dresem? Bo przecież w czasach, kiedy ja byłam tak długo stylistką i robiłam sesje zdjęciowe, wszyscy zaczynaliśmy sesje od szlafroków, od turbanów na głowie, a później przechodziliśmy do stylizacji bardzo glamurowych, zmieniałam te stylizacje i tym dzisiejszym odcinkiem chcemy Wam przypomnieć tą aurę. Jak z dresu można wyjść do sukni wieczorowej? To jest w ogóle bardzo szczególny odcinek też dla mojej bohaterki, bo jak się zdzwoniłyśmy i ja jej przedstawiłam mój moodboard na dzisiejszy odcinek, ona mówi: Jola, trafiłaś mi prosto w serce, jak strzałem kupidyna. Okazało się, że moja bohaterka ma wyśnioną, wymarzoną suknię wieczorową, którą sobie przez długi okres czasu śledziła na Instagramie projektantki i ja te panie poznałam. Ja je połączyłam, one się spotkały, zrobiły miarę i powstała piękna, nietypowa, wspaniała, od couture suknia, którą dzisiaj moja bohaterka założy. Chcę Wam pokazać, z czym zmagają się kobiety podczas... Czy się malować, czy się nie malować? Czy się uczesać, czy nie uczesać? Czy make-up no make-up, czy make-up zrobiony? Czy biżuterię zakładamy do dresów, czy nie zakładamy biżuterii do dresów? Dzisiejszy odcinek to jest taki moodboard tych naszych emocji. On będzie bardzo emocjonalny. Dla mnie jest bardzo emocjonalny, ponieważ moją bohaterkę, już mogę powiedzieć Sylwię Bombę, namówiłam do prawdziwej bomby. Dzisiejszy odcinek to będzie przełamanie wszystkich schematów. I mam nadzieję, że to poczujecie dzisiaj podczas naszego projektu. Cześć, nazywam się Anna Orłowska i jestem make-up artist. Bardzo Was serdecznie zapraszam do obejrzenia tego odcinka. To będzie totalna petarda. I zapraszam Was koniecznie na mojego Instagrama. Anna Orłowska. Zdrowie i uroda. Oczywiście. No my tutaj z Sylwią w ogóle się mega wstrzeliłyśmy, nie? Tak, dokładnie. Się okazało, że mamy podobne kosmetyki i podobnych używamy. Ogromna przyjemność jest malować Sylwię, bo tylko ją znam z okienka, chociaż widywałyśmy się parę razy w telewizji. I jak wyłożyłam swój kuferek, to Sylwia powiedziała: o, to mam, tak, bo okazało się, że lubimy te same rzeczy. Tak, czyli lubimy najlepsze rzeczy, jesteśmy doświadczone w makijażu. Sylwia no w ogóle też ma ogromną świadomość makijażu, sama umie się świetnie malować, więc tutaj dzisiaj dogodzić gwieździe nie będzie łatwo, ale robimy trochę inny makijaż, bo troszeczkę lżejszy. Mam nadzieję, że Twoi miłośnicy Instagrama... I przede wszystkim kolorowy. Kolorowy, ja nie tak. pamiętam, kiedy tak. miałam taki kolor na tak, oczach. Tak, jest to róż, jest to błyszczący róż, czyli będzie wszystko glow i błyszczące. Troszeczkę inaczej robimy styl Foxy, taki trochę retro. Usta też będą takie błyszczące. W ogóle to będzie
look zupełnie inny niż ja mam na co dzień i zupełnie inny niż wszyscy mnie znają, więc to będzie mega zaskoczenie. No ale tutaj... No ale, ale jej się musi to podobać, to że ja mam taką wizję i tak byśmy myśleli, to nie wszystko, ty musisz być zadowolona. Takie jest moje marzenie, żeby gwiazda była szczęśliwa, wtedy są ładne zdjęcia. A jak ja mogę nie być szczęśliwa, słuchajcie, tu zobaczcie, cztery ręce, jeszcze tutaj jest wspaniale. A poza tym wydaje mi się, że po tych miesiącach siedzenia w domu przyda nam się trochę różu, dziewczyny, różu koloru. No i tutaj mamy piękną kobietę, aby ten róż na niej pokazać. Cześć, to jeszcze raz ja, Marek. Dziś będziemy pracować z Sylwią Bombą. Mam nadzieję, że wyjdzie bombowo. Zapraszam na mojego Instagrama. Efekty zaraz zobaczycie, zapraszam za mną. Boże, spełniłeś moje marzenie. Czy ja mogę go zabrać do domu? Zamontować w łazience. Tak, i codziennie rano będziesz mi robił taki volume. Nie, no zabieram go. Peczku, zaskoczyłeś mnie. No wiesz, on wie nawet gdzie kopułkę zrobić. A mówiłaś o tym, że mało kto się zaskakuje. Tak, no właśnie. Ja chciałam tylko przedstawić duży komplement. Moodboard naszej sesji. Czy to mogło być lepiej? A poczekaj, to są moje nogi. Wyraźnie potrzebujemy rysownika. To totalne nogi. To są szpilki w swoim oversize'owym dresie. Okej. Okay. Jest oczywiście bardzo dużo diamentów. Diamenty, tak. Tak, tak. Po Mareczku jest twoja lokówka. Gdzie ja jestem? Wspaniała buzia. Tu jesteś ty. To jest twoja kochana, cudowna buzia i jaka piękna szyja. Jak mi to zrobiłeś. Nie wiem, jak ja się odnajdę w tej kwestii tutaj na tym. Ja nie wiem. Nie dasz rady, bo to jest tak namalowane, że nie zagrasz tego. Ja chciałam tylko powiedzieć, że tutaj są szpilki. A co to jest? Moje włosy. Tak, oczywiście, ale też może być turban. Może być turban. Super, wyczytaliśmy takie minę. Włosy, tak. Po to, żeby turban. Tak, to się dlatego... Naprawdę chcesz teraz mi założyć turban, spójrz na te włosy. Nie, nie założę ci teraz turbanu. Teraz ja myślę, że taki moodboard roześlemy wszystkim dzień przed sesją i każdy zrozumie, co powstanie. Myślę, że tak. Moi drodzy, tak powstanie dzisiaj sesja zdjęciowa, proszę bardzo. Oto stylizację. Efekty już wkrótce, moi drodzy. Patrzę na te włosy i ja jestem taka szczęśliwa, że nie musisz mi rozmawiać. Bo prawda? Rozmawialiśmy wcześniej właśnie, że jednak prawda, że fajnie? Prawda, że fajnie, że ci przedstawiłam? Ładnie, ładnie. To jest mistrzu. To się nazywa herizm, moi drodzy. Albo ktoś się urodził, żeby kochać włosy, albo nie. Herizm? Tak, to się nazywa herizm. A ci to kochają make-up? Make-upizm. Make-up. Lipstick lover. Lipstick to za mało, nie? Także wiem, że cię zaskoczyłam, dlatego się zgodziłaś przyjść do tego programu. Do twoich wszystkich talentów dorzuciłaś jeszcze rysowanie i szkicowanie. Ja po prostu wiedziałam, czym... Ja wiedziałam, czym Sylwię namówię na udział w projekcie. Tym właśnie oto moodboardem. Wjeżdżamy na plan. Zamieniłam torbę IKEA na złoty wózek hotelowy. Dzień dobry! Przyjechał room service. Diamenty, buty, torebki, sukienki. Ja zamawiałam. Ekstra. Wszystkie buty zamawiałam. To pokazał mój moodboard, ile będzie szpilek. O matko. Mamy twoją suknię, specjalnie zamówioną. Tak jak wam opowiadałam, w tym odcinku zadzieją się czary. Ponieważ jedno z marzeń Sylwii to było zaprojektować sobie suknię od couture u Violi. I obie panie spotkały się w salonie. Było tam bardzo dużo wzruszenia. Była też tam mała księżniczka, która biegała w tiulach. I powstało oto właśnie to dziecko. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo spotkać się z projektantem, który jest dosyć zajęty, zwłaszcza Viola, która projektuje suknie ślubne. Po tym okresie, kiedy nie mogliśmy brać ślubów, zadziały się czary. Było tam tyle kobiet, tyle ruchu. No ale weszła Sylwia i cała na biało. Weszła do VIP-roomu i tam Viola zrobiła miarę i powstało to cudo. Ile jeszcze szczęścia mi dzisiaj podarujesz? Ja cię chcę dzisiaj obdarować całym szczęściem, jaki mam w sercu. Ale tak naprawdę ja słyszałam, że ty kochasz... Kocham! Jak się świeci! O matko, takie rzeczy! I tu są cukierki! Myślałaś, że mam dla ciebie ciasteczka, co? Nie, ja wolę takie ciasteczka! O matko! Dzisiaj będziemy robić taki mały eksperyment o tym, czy... Zapinaj. Biżuteria, czy brak biżuterii? Ale ja widzę po twojej reakcji, przecież wiadomo, że nie musimy się martwić na co dzień. Jak jestem mamą w trampkach, to brak biżuterii ma się tylko kolczyki. Ale
Właśnie, bo tak mi powiedziałaś, że ty kochasz tylko kolczyki. I no wiesz, Jolu, ja nie lubię do końca bransoletek. Ale jak już jesteśmy tu i jest to no wyjściowe, prawda? Tak, to jakby zapinamy, oddajemy to piękny czoker. Taki po prostu, bo to można powiedzieć, że czoker, no nie taka kolia. Poczekaj, ja idę zobaczyć. Ale właśnie tam nie możesz wchodzić, jeszcze zamknij oczy. O matko! Zamknij oczy, bo teraz cię zamknij oczy, a teraz cię prowadzę do twojego miejsca szczęścia. Mogę, raz, dwa, trzy. Możesz! Tak wygląda szczęście dziewczynki. Mogłabym powiedzieć, że to jest po prostu sweet baby. Dzisiaj sweet baby dostała swoje cukierki. O matko, Jola, dziękuję. Proszę. Przecież rozmawiałyśmy o tym, jak do ciebie zadzwoniłam, że czy masz swoją ukochaną wizję sukni wieczorowej i masz, no tak, prawda? No tak. Wisi. To ja jak się wzruszam, to nie za bardzo wiem, co powiedzieć, chociaż zwykle wiem, co powiedzieć. No to dobrze. I wiesz, że mówię dużo, ale tak mówisz, ale to jest wspaniałe. Ja myślę, że każda kobieta powinna mieć taki jeden dzień w życiu. Tak. Wiesz? W swoim tak. dorosłym życiu powinna mieć każda kobieta coś takiego. I wyobraźcie sobie, że jest księżniczką. Baby, dzisiaj robimy taką sesję od tyłu, czyli od backstage'u, ponieważ takim cukierkiem w tej stylizacji będzie twoja suknia zaprojektowana przez Violę, to teraz się bawimy dodatkami i sobie w trakcie zdjęć odpowiemy na takie fajne pytanie, które często zadają mi kobiety, czy do dresów może założyć biżuterię, jaką biżuterię, czy to jest sexy, czy nie jest sexy. Widzę, że tutaj uwiodłaś Oczywiście, się. Że jest sexy. I przede wszystkim szlafrok dziewczyny po domu. Czy tak nie powinna wyglądać wspaniałe rano kobieta w domu? Oczywiście nie jest to możliwe, bo my tutaj wykonałyśmy... W 4 godzinach pracy. Tak, Mareczka i Ani. Ale dziewczyny, można się raz na jakiś czas zabawić. Zamówcie sobie dziewczyny, koleżanki, makijażystkę, fryzjerkę. Zamówcie sobie jakiś pokój. Wygońcie swoich chłopaków z domu i zabawcie się tak, jak dzisiaj Wam pokażemy z Sylwią, prawda? Dokładnie tak. Dzisiaj jest babski dzień. I to jest babski wieczór, ale w dzień. To być bardzo piękne na dresie, na przykład, to super wygląda do szlafroka, świetnie, ale na przykład na dresie, taka po babci kolia, super, też super, no nie, że trochę to wygląda jak, pamiętasz, takie lanwę były dresy, no i przede wszystkim dziewczyny, najważniejsze, i do tego najbardziej modne buty sezonu, tak. Czy to nie zabrzmi po prostu fashion dresiara? I to nie jest fashion victim. No naprawdę nie jest fashion victim. Macie dresy, dokładacie po prostu biżuteryjny but. I będzie bomba. I bawi. O! Tak, prawdziwa bomba. Kochani, zaczynamy zdjęcia! Cześć, nazywam się Wojtek Biały i jestem fotografem. Dzisiaj będę robił zdjęcia Sylwii Bombie, co mnie niesamowicie cieszy. Polatamy trochę po mieście. Poza tym uczę fotografii na stronie podstawyfotografii.net albo na Instagramie podstawy fotografii. Lecę na zdjęcia. Cześć, ja jestem Agata, asystentka Wojtka i asystentka podstaw fotografii i dzisiaj zapraszam Was na mój super backstage, który znajdziecie na moim Instagramie agatakukla07. Zapraszam. Ustawiamy sobie sprzęt do transportu. Może jeden? Żebyś była taka totalnie, bo potem w sukni nie będziesz miała żadnej biżuterii. Nie. No, do sukni właśnie zero. To jest dla mnie sweet baby. Kwintesencja, tak jak sukienka teraz to wygląda. To sweet baby. Sweet baby! Kręcimy teledysk. Jola. Możesz mnie w teledysku. Dobrze, na Merlin. Nóżki tutaj w górę. A ja nie wiem, czy pan fotograf mi powie, jak pani już tak na pani fotografię. Czuję się bardzo niecodziennie. Tak sobie wyobrażałaś poranki, Sylwinko? Ja bym chciała takie poranki mieć zawsze. No właśnie, codziennie po prostu. My dzisiaj spełniliśmy swoje... Nawet nie mogę Wam zdradzić, ile tutaj jest osób, które sprawiły, że tak wyglądam. Ja naprawdę muszę go zabrać ze sobą do domu. Będziemy się malować i czekać. Kobiet nie może nic ograniczać, kiedy zatykają diamenty. Merlin to powiedziała, dziewczyny, Merlin. Tak, i to też fajne, jak patrzysz, taka niewinność.
Razem wybrałyśmy diamenty. A co tam będziemy się ograniczać? Nie będziemy. Słuchać. Tu jest no limit, moi drodzy. Jak dresy, to tylko w diamentach. I tego się trzymajmy. Przede wszystkim codziennie nośmy kolię. Ja uważam, Jolu, nie wiem jak ty, no, że każda kobieta powinna być właśnie swoją własną królową i się rozpieszczać. Tak. Więc jeżeli mamy ochotę ubrać sobie diamenty na co dzień, to je ubierajmy. No i tu jest taka nowość, Sylwinka nie chciała shortów, a ja uważam, że ma świetne nogi. A ja uważam, że jak to było, Jola, totalne, a ja usłyszałam fatalne i mówię, tak, zgadzam się. Totalne nogi, a Sylwinka mówi, fatalne nie, totalne nogi, totalne. Takie buty? Tak. Takie buty. Założymy pierścień. Pierścień zawsze, zawsze tak. Tak. Ciekawe, czy spełni nasze życzenia. Moi drodzy, do dresu full diament. Marilyn Monroe powiedziała, kobiety są jak diamenty. Matko, jaka ja jestem teraz cenna. Ale bardzo. Bezcenna. Dobra, to ja już idę, do widzenia. Idziemy do widzenia. Do widzenia, idziemy na zdjęcia. Jesteś bezcenna. Wojtuniu, chodź do mnie tu. Proszę cię, dalej. Dalej tak sporo. Wstępnie tu. Zaraz się okaże, gdzie dokładnie. Super jest ten dres. Dziękuję. Mówiłam ci, że jak ja to zobaczyłam, to wiedziałam, że to jest po prostu, wiesz, super. Mamy piękną kokardę z tyłu. Daj i przez te głowę, bo jest lustro, odbicie i można byłoby zrobić takie dwie Sylwie. O, tak jak ty masz, no nie? Uważam, że to jest super pomysł na takie wieczorne wyjście. Nas połączył, bo ja kiedyś oglądałam w Google Box Edytę Górniak, która robiła prawo jazdy. No i kto ją stylizował? Tadam! I tam Edyta wystąpiła w pierwszym odcinku właśnie w tym dresie, więc ja szybko wyszukałam sobie panią stylistkę, która stylizowała Edytę i napisałam, halo Jola, ja muszę mieć ten dres, skąd on jest? No i tak się poznałyśmy, tak się zaczęła nasza historia. Tak, a najlepsze jest to, że ja odebrałam ten telefon chyba nocą, albo jakoś tak wiem, że wieczorem do mnie napisałaś, a ja, to już niewiele osób wie, że ja jestem, że tak powiem, nieprzytomna wieczorami, bo ja wstaję o 5-6 i wtedy moodboardy, tam się dzieją czary w głowie, a wieczorem jestem dętką, więc ja mówię tam, nie ma tych dresów. I koniec, odpisałam, nie ma tych dresów. A Sylwinka, naprawdę, Jolu, jak to możliwe? Jaka nie firma, Jola, jaka firma? Chociaż jaka firma? I ja tak rano odbieram telefon i tak, Sylwia? A ja piszę, nie, Sylwia! I w ogóle zaczęłyśmy gadać dopiero, tak, bo już tak ogarnęłam. I okazało się, że jeszcze był jeden w całej Europie i oni mi go przysłali do Warszawy. I to jest właśnie ten dres! To jest nasz dres glamurowy w czasach, kiedy po prostu my nie wiedziałyśmy o tym, że będzie COVID i w ogóle nie miałyśmy zielonego... Bo to było przed COVID-em, tak, totalnie. I wtedy rozpoczęłyśmy modę na dresy. Na dresy! Ale jak dresy, to żeby były... Przytupem i musi się świecić, ma być glamurowo i diamentowo. No i oczywiście tutaj jest takie nasze pomysły z Sylwią, żebyśmy miały takie kwiatuszki właśnie w klimacie Chanel. Oczywiście cała fryzura Sylwii też jest inspirowana lookiem Chanel i bardzo wczesną Brigitte Bardot, ponieważ cała stylizacja Sylwii jest po pierwsze bombastyczna, a po drugie Sweet Baby. Tak ją nazwałam. Sweet! Od stóp do głów, Sweet. No pięknie wyglądasz. A zjawiskowo. Widzisz to? No. Pięknie tam to było, no nie? Stylistka na planie. Z wiaderkiem jagód. W tej stylizacji
realizacji jesteśmy w połowie drogi. No nie, nie w połowie, jesteśmy skończone, ubrane. To jest nasza propozycja do sukni wieczorowej, topu, który nie jest częścią sukienki, ale już zapowiada klimat naszego finału. Zobacz. Prawda? Od razu się czujesz bombastycznie. Can I follow you back to your room? Watching you bloom in the light of the moon. Moi drodzy, to jest finałowa suknia. Szyta na miarę. Specjalnie dla Sylwii. Viola tutaj przyszywała wszystkie elementy. Natomiast to, w jakiej zobaczycie scenografii tą suknię i co Sylwia dla Was wyczaruje, to już będzie zaraz niespodzianka. Dlatego zdjęcia robimy morelowe ciało. Malujemy body painting pod kolor sukni i zobacz, jak to pięknie wygląda. Ciało nie musi być malowane tylko na beżowo i na złoto. Może być na różowo, może być na morelowo. Słuchajcie, to mam torebkę na pół kilo ziemniaków albo na szparagi, bo będę dzisiaj to sizówkę robić. I chciałam Wam powiedzieć, że zawsze bym tak chciała wyglądać jak kobiety ziemniaki. No i też. Główną naszą inspiracją była Brigitte Bardot. A więc mamy wielką, potężną fryzurę. Idealną, żeby pójść po szparagi, nie? Tak. Idealną na szparagi. Tak się jaram. Tak się jaram! Jesteś gotowa? Tak, ja sobie zamawiam. To? Ja to czuję, a druga sprawa, już zrobiłam listę zakupów. Marchewka. Ale ja mam pietruszka. Mało miejsca. Ja pokroimy. Dzisiaj tylko szparagi. Zrobimy dzisiaj szparagi z jajki. Nie starczy na miejsca na żadne jajko tutaj, uspokój się. No zobacz, ale dwa telefony włożymy. I więcej nie trzeba. Czyli zamówimy sobie. Jeden, akcja! Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy! Kochani, co tu
tu dzisiaj się działo? Było zimno, było z dreszczem, było emocjonalnie, było od kitir. Warto? Było bombowo. Było warto. To już jest koniec. Nie ma już nic. Nie ma już nic. Subskrybujcie, dajcie łapki, polubiajcie, komentujcie. Pa, pa, pa! Pa! Pa!